Ima się Dzisiaj, jak widzicie, trochę inny film, bo nie są to duele Geogesser, a mam odpaloną stronę, która nazywa się Plonkit. Dla tych z Was, co nie wiedzą, Plonkit to jest ogólnie najlepsza strona do nauki mety w Geogesserze, Nieważne, czy chcecie się uczyć rozpoznawać jakiś kraj, czy rozpoznać może regiony w tym kraju. No, to jest po prostu idealna stronka. I w tym filmie pokażę Wam, jak rozpoznawać wszystkie kraje europejskie, na co zwracać uwagę, wszystkie najważniejsze rzeczy. Więc na początku w tym filmie sobie zobaczę wszystkie kraje tutaj europejskie na Plonkit. Powiem o najważniejszych rzeczach, jakie, no właśnie na co zwracać uwagę. A później zagram sobie kilka gierek, może kilkanaście gierek na mapie Europy w Geogueserze i spróbuję to w tą wiedzę po prostu zastosować. Tak, żebyście się mogli czegoś nauczyć, więc bez przedłużania zacznijmy. Pierwsza jest Albania. Albanii Domena internetowa. .al, jeździ się po prawej stronie. I teraz ważne. Blachy w Albanii mają albo dwa niebieskie paski po lewej i po prawej, albo jeden czerwony po lewej stronie, więc to już jest charakterystyczne dla Albanii. Jak widzicie takie coś, to no prawdopodobnie będziecie po prostu tam. Rifty też są widoczne czasami nie zawsze. Jedyny kraj w Europie poza Albanią, który jeszcze ma rifty, to Czarnogóra. Też nie zawsze. Tak wyglądają bolardy. Identyczne są we Włoszech i w San Marino. Słupy pominę. szewron to biała strzałka na czarnym tle. Często też w Albanii malują znaki na czarno od tyłu. Znak stopu wygląda charakterystycznie, bo to S ma taki ciekawy kształt. Nie wiem jak do końca go opisać, ale no, tu widzicie o co chodzi. Podobna czcionka też jest używana na ograniczeniach prędkości. Po prostu te cyfry wyglądają trochę inaczej. Barierki kończą się tak płasko, zazwyczaj w Albanii, więc to jest też, jak widzicie takie coś, to myślcie o Albanii, bo to może być to. Ruga to jest ulica w Albanii i tylko tam, więc jak widzicie takie coś, to od razu wiecie, że to jest Albania. Ogólnie są góry, czerwona ziemia. Zbiorniki na wody na dachach też są częste dość w Albanii. Można też je spotkać na przykład w Turcji, w Grecji, we Włoszech i nie tylko tam, ale W no. Albanii też. Często spotykane są Mercedesy, i to w sumie tyle, jeśli chodzi o Albanię. Przejdźmy do kolejnego kraju. Kolejnym krajem jest Andorra. Ad jeździ się po prawej stronie. Blachy są trochę krótsze niż ogólnie w większości europejskich krajów. Nie ma niebieskiego paska, jednak widocznie jest tutaj widoczne zgodło. Tak przez biur się przebija taki żółto-czerwony kolor. Ogólnie kraj bardzo górzysty. Jeśli chodzi o architekturę, to bardzo dużo domów z takiego kamienia ciemnego, szarego. Słupki są obklejane różnymi kolorowymi taśmami i to jest bardzo charakterystyczne. Ulica w Andorze to Carrer, podobnie jak zresztą w Hiszpanii. I też podobne są te znaki z numerami ulic do hiszpańskich, bo są na początku dwie litery CG albo CS. No w Hiszpanii to ich kombinacji jest dużo, dużo więcej. Yy, barierki może pominę, ale no, bolardy w sumie są rzadkie, no ale jest taki pomarańczowy reflektor, jeśli spotkacie to wiecie, że możecie być w Też yy, znak z przejściem dla pieszych ma 8 pasów, tak jak w Hiszpanii to są jedyne dwa kraje, gdzie możecie spotkać taki znak. I to w sumie tyle, bo jakieś stoki narciarskie się trafiają rzadko. Austria. Domana.at oczywiście jeździ się po prawej. Niebieski pasek po lewej stronie, tak jak w większości krajów europejskich. Są też takie paski na górze czerwone, czasami to widać przez blur. To są bolardy. Podobne są bardzo w Słowenii i w Czarnogórze. Szewrony są dość ciekawe, bo albo biała strzałka na czerwonym tle, albo czerwona na takim odblaskowym żółto-zielonym, bym to tak nazwał. Góry, architektura taka ciekawa. To zwłaszcza w takich bardziej górzystych rejonach Austrii, czyli na zachodzie. Język jest niemiecki. Znaki z miejscowościami są białe, z taką niebieską obwódką to charakterystyczne dla Austrii. Też jest dużo zielonych znaków tego typu. Jeśli chodzi o przejście dla pieszych, to tak właśnie ono wygląda. Nie wiem do końca, jak opisać, ale są takie dwie, dwa poziome pasy. W większości krajów to są jednak pionowe pasy, więc takie coś. To już wyklucza tak naprawdę większość krajów europejskich. Z ważniejszych rzeczy. Z takich ważniejszych rzeczy to chyba tyle. Może jeszcze o te haczyki, ale szczerze mówiąc, nigdy na to nie zwracam uwagi. Nie będę tłumaczyć za bardzo wysp, takie jak Azory. Mogę wejść w Białoruś na chwilę. W życiu dostałem raz. To to jest bardzo rzadkie. i Jedyna lokacja tak naprawdę w Białorusi, jaką można dostać, to jest. W samym centrum Mińska jest tracker, i ja akurat dostałem tą lokację. Można jeszcze dostać to. Pominam tylko, że to jest, bo szansa na dostanie jest naprawdę mała. Miejcie na uwadze, że się da, ale no, bardzo rzadko. Teraz Belgia, domena.be. Bardzo często przez blur przebijają się te czerwone litery na blachach, więc to jest już charakterystyczne. Jak widzicie takie coś, to prawdopodobnie to jest Belgia. Bolardy są takie, chociaż spotyka się je dość rzadko. Ogólnie bolardy w Belgii wyglądają tak. Jest taki czubek ścięty pod kątem, żadnego paska nie ma ani czarnego, czerwonego, nic, tylko jest po prostu reflektor taki prawie że kwadratowy. Słupy są różne, można spotkać taki z dziurami, tylko te dziury są dużo mniejsze niż na przykład w Polsce. Ale są też inne słupy, teraz nie będę o tym gadać, bo no, skupmy się na innych rzeczach. Znaki zazwyczaj niebieskie, z miejscowościami, jakieś obwódki czy coś, takie czerwone na przykład, dochodzą za zawsze do brzegu. Bo W wielu krajach europejskich tak naprawdę jeszcze na zewnątrz tych znaków jest jakaś obwódka innego koloru, a takie coś to jest taka typowa Hiszpania czy na przykład Belgia właśnie. Tak wygląda znak z przejściem dla pieszych, są te dwa poziome pasy, to jest no dość rzadkie jak na Europę. Szewrony, czerwona strzałka na białym tle. Ogólnie, w zależności od tego, czy jesteś na północy, czy na południu, może być bardzo płasko. Północ jest bardziej płaska niż południe. Na południu są trochę góry, jednak. Jeśli chodzi o architekturę, to czerwona cegła jest popularna i takie kamienie też są popularne. Bardzo dużo znaków ma pomarańczowe słupki, tak jak tu. Ogólnie, ruwe. To jest ulica w Belgii tak i we Francji. To też miejcie na uwadze. Ten znak taki malutki, z, no, droga z pierwszeństwem. To właśnie tak wygląda. Jest taki mały w Belgii, to jest jak widzicie takie coś, to myślcie właśnie o Belgii przede wszystkim. Przystanki autobusowe żółte, co jest też dość charakterystyczne. Światła mają takie żółto-czarne pasy, ale na to nigdy nie zwracam uwagi. Drogi rowerowe. Są dość częste w Belgii, w Luksemburgu czy w Holandii, ale no to są kraje sąsiadujące, więc. Czerwone auto rzadko się zdarza. Znaczy trzeba pamiętać, że jest, ale rzadko się zdarza. I tu to, co mówiłem, że płasko jest na północnym zachodzie, a takie górki są na południowym wschodzie. Teraz Bulgaria .bg domena. Jedziemy po prawej stronie. Jest niebieski pasek po lewej. Cyrlica, auta różne, może być niebieskie, czerwone, czarne, może nie być w ogóle widocznego auta. Góry, e, flagantena, jest tylko kilka krajów w Europie, gdzie flagantena jest widoczna. To po prostu chodzi o to, że jest taka taśma odrywająca się z, od anteny i to się nazywa flagantena potocznie. E, słupy zignoruję na razie, pominę to. E, czerwona strzałka na białym tyle Niebieskie znaki z miejscowościami napisane i cyrlicą, i nie cyrlicą, jak się wjeżdża do miejscowości, to są na biało. Są te białe znaki. Cztery pasy na znaku z przejściem dla pieszych. Bolart jest taki, że z jednej strony jest biały reflektor, z drugiej jest taki pomarańczowy czerwony. To jest coś, czego tak naprawdę nie użyłem nigdy, ale No może też być przydatne, że w Belgii. Pasy są trochę węższe niż w Rumunii. Ogólnie drogi słabej jakości są bardzo częste spotykane w Bułgarii. Dachówki zazwyczaj hmm. i śmietniki metalowe to z takich ważniejszych rzeczy. Teraz mamy Chorwację. Domena.hr. Blachy wyglądają tak. Niebieski pasek zazwyczaj jest widoczny na blachach, nie zawsze on jest. Znaczy, jeśli jest, to jest widoczny, ale nie zawsze po prostu na blachach jest. Jest niby jeszcze godło, ale bardzo rzadko jest jednak widoczne, więc zignorujcie. Czerwony reflektor na bolardzie z jednej strony, z drugiej jest biały. Takie kraje, które używają takiego bolarda, to na przykład jeszcze Węgry, Grecja. Język wygląda tak. Szewrony, czerwono strzałka na białym lub takim właśnie odblaskowym żółtym tle. Czasami jest widoczne lusterko z lewej strony. Użyłem tej mety może raz, może dwa. bo Trzeba też pamiętać, że to jest najczęstsze w Chorwacji, jednak nie tylko w Chorwacji jest widoczne to lusterko czasami. Mogą być to inne kraje też. Jednak najczęściej jest to po prostu Chorwacja. Taka naklejka HR, czyli tak jak domena zresztą w Chorwacji, HR jest. Też czasami spotykano na autach, więc jak widzicie takie coś, to rac raczej jest Chorwacja. Znaki żółte i z czarnym tekstem to przede wszystkim Chorwacja i Słowenia, gdzie język jest podobny też, więc trzeba sugerować się innymi rzeczami, żeby rozróżnić te dwa kraje. Niebieskie hydranty, lubię tego używać, nie zawsze to oddaję, ale często jak widzę niebieski hydrant, to klikam Chorwacja i często to jest właśnie tam. Na znaku z przejściem dla pierwszych, 5 pasów i co ważne też jest pasek w spodniach u tego ludzika. Harlowaczko, ożujsko to są marki piwa. Yy, właśnie charakterystyczne dla. Oj, nie, Charakterystyczne dla Chorwacji. A jeśli chodzi o sieci sklepów, to na przykład konsum czy, yy, czy Plodin. Idąc dalej, mamy Czechy. Domena.3. Jeździ się po prawej stronie, oczywiście. I teraz yy, bardzo dużo podobieństw jest między Czechami i Słowacją. Więc najpierw omówimy to, co jest takie samo i w Czechach, i w Słowacji, a potem to, czym, w jaki sposób można te dwa kraje rozróżnić. Więc Bollard taki sam, z jednej strony jest biały, taki prawie że kwadratowy reflektor, z drugiej są takie dwa pomarańczowe. Może być też ten cały bolard niebieski lub czerwony, ale to się zdarza dużo rzadziej niż taki biały. Słupy na razie pomijam, chevron, czerwon strzałka na białym tle. Oznaczenia szlaków pieszych, takie jak w Polsce flagantena, też się zdarza. I teraz różnice. No to język, ale... No to trzeba trochę po prostu popatrzeć na te języki, żeby zacząć je rozróżniać. Z ważniejszych rzeczy to jest ta strzałka w tym kształcie. Taka strzałka to jest tylko i wyłącznie Czech, na całym świecie nie ma innego kraju, który by tej strzałki używał co tu jeszcze jest yy, drogi na takich znakach czerwonych to bardzo często są na czerwonych znakach i jeśli chodzi o numery domów to tak wyglądają w Czechach a w Słowacji wyglądają yy, gdzie tu jest numer domu tu jest białe tło i jakaś kolorowa liczba a tutaj w Czechach jest odwrotnie pięć pasów na znaku yy, Tutaj znowu jest ta strzałka. Dużo jest bliźniaków jeśli chodzi o domy, i to tyle. Idziemy dalej: dania, domena.deka. Jedzie, jedziemy oczywiście po prawej stronie. Blachy są różne, bo może być biała, może być żółta, może być częściowo żółta, częściowo biała. W każdym razie zawsze jest niebieski pasek. Eee, białe linie na drodze, oczywiście, tak jak w większości europejskich krajów. Co jest ważne, to są takie znaki. Nie tylko to muszą być znaki z jakimiś miejscowościami napisanymi, mogą być też jakiekolwiek inne tak naprawdę. Ale bardzo często jest właśnie taka rurka jeszcze dookoła tych znaków, co jest no, bardzo często spotykane w Danii. Można spotkać też w innych krajach, ale zazwyczaj to jest Dania. Yy, znaki białe z czerwoną obwódką są też no, w sumie dobrą metą na Danię. Ulice się bardzo często kończą na wej. Się przez V, i to jest tylko Dania, jak takie coś widzicie. Jeśli chodzi o Bollard, to reflektor jest taki żółty i przecięty pod kątem od góry. Jeszcze na górze jest taki pierścień czerwony, także dość łatwo rozpoznać. Jeśli chodzi o litery, to bardzo często zwracam uwagę na to przekreślone O, bo to jest albo w Danii, albo w Norwegii. Nie można nigdzie indziej tego trafić. Domy z cegieł lub takie są charakterystyczne. Też często jest rurka tak dookoła, no w połowie, dookoła różnych znaków. Tak wygląda znak z dla pieszych. Yy, jakieś inne znaki też jest ta rurka metalowa. Czerwona strzałka na białym tle, szewron. I to w sumie tyle z ważniejszych rzeczy. Kolejny kraj, Estonia, domena.ee. Oczywiście niebieski pasek standardowo po lewej stronie bolardy okrągłe z jednej strony jest reflektor taki prostokątny z drugiej są kropki i ogólnie jest ważna infografika jeśli chodzi o kraje bałtyckie i kraje skandynawskie w Finlandii bolardy są albo takie wklęsłe albo okrągłe i też jest z jednej strony taki prostokątny reflektor z drugiej są kropki zawsze białe w Norwegii jest to samo tylko ten czerwony pasek nie idzie dookoła jakby bolarda tylko jest taki można powiedzieć równoległobok po prostu z jednej strony widoczne i z drugiej, o, i nie ma chyba okrągłego wariantu w Norwegii, ale nie jestem pewien. W Swecji, bolardy podobne jak te w Niemczech, do których później przejdę, albo takie okrągłe, podobne do tych w Estonii, właśnie. No, albo wklęsłe, podobne trochę do tych w Finlandii, tylko ten pasek czarny nie jest takim właśnie równoległobokiem jak tu był, yy, tylko ono jest po prostu prostokątem. Trochę jest zabawy, żeby opisać te wszystkie bolardy Estonia, Litwa, Estonia Łotwa, Litwa tutaj naj, najłatwiej rozróżniać, bo tak. To po prostu kształt. W Estonii okrągłe, w Łotwie taki wklęsły jest z jednej strony, a w Litwie jest taki standardowy kształt, jak w większości krajów europejskich. I nie ma kropek z jednej strony, tylko z obu stron jest reflektor prostokątny, co też jest ważne. No i zawsze z jednej jest biały, z drugiej jest taki pomarańczowy. Ale wracając do innych rzeczy. Słupy, można w sumie zapamiętać, że wyglądają zazwyczaj tak, to się nazywa Trident Pole, że środkowy, ten izolator jest tak trochę wyżej. Przerywane linie po bokach, takie krótkie, podobne do tych w Szwecji. Biała strzałka na czerwonym tle, Chevron. I kolejna infografika tutaj. Numery dróg. W Estonii ten znak z numerem drogi jest prostopadły do drogi. W Łotwie jest równoległy, a w Litwie jest taki pod kątem 45 stopni. I to działa zawsze, można tego używać. Jeśli oczywiście jesteśmy w którymś z krajów bałtyckich, bo jeśli nie, no to wiadomo, może być co innego. Też czerwone te obwódki na znakach, to jest ciekawe. I mogę się tu pomylić, ale wydaje mi się, że to jest tak, że w Estonii ta obwódka jest dość cienka czerwona i nie ma żadnej na zewnątrz. W Łotwie ta obwódka jest zdecydowanie grubsza, a w Litwie jest też cienka, ale co jest ważne, na zewnątrz jest jeszcze biała, czy tam w jakimś innym kolorze. Także tak można to rozróżniać. Znak z przejściem dla pieszych ma trzy pasy, tak jak w Litwie też, ale w Litwie jest dużo mniej detali na tym znaku, bo na przykład nie są widoczne buty, tak jak tu, nie jest tak dobrze widoczna głowa czy dłonie, a w Estonii te detale są. Takie niebiesko-białe pasy na, na, pod znakami. Ulica się kończy na e, na T2E. Tak, taka zabudowa charakterystyczna, y, wprawdzie nie tylko dla Estonii, ale dla tych ogólnie regionów. Tak wyglądają znaki, które prowadzą do jakichś miast. Też to jest ważne, że y, ta strzałka ma tu jakby kąt prosty o tu. Ma kąt prosty i w Estonii i w Litwie, a w Łotwie to powinien być taki znak. O, eee, tu nie jest kąt prosty, tylko tak trochę to jest. No nie wiem jak to opisać, to po prostu nie jestem słownikiem języka polskiego, niestety, ale no. Eee, chyba widzicie o co chodzi. Eee, dalej, lasy i to w sumie tyle. Lasy są częste w Estonii. Lecimy dalej, są wyspy owcze. Dość rzadkie, jednak trzeba mieć na uwadze, że są, bo jednak się trafiają dość często jak na wyspy. Góry bardzo charakterystyczne, dużo wody strasznie, bo to są po prostu fiordy. Dwa samochody można trafić albo taki z szynami i z lusterkami, albo nowszy to jest pickup. Mogę sobie wejść w tę lokację. Takim pick-upem, bez szyn, bez tusterek widocznych, podobny trochę jak w Islandii, góry też są dość podobne, tylko ilość fiordów jest zdecydowanie większa, no może nie więcej, ale dużo częstsze są tak procentowo, tak bym to ujął. Architektura, taka skandynawska bym powiedział, język jeśli chodzi o charakterystyczne litery to takie, bolardy są ważne, bo na dole żółte, na górze czerwone, tylko tam, nigdzie indziej. Znaki podobne jak w Islandii. I to w sumie tyle, bo zazwyczaj można po samym aucie i krajobrazie rozpoznać, że to są wyspy owcze. Dalej Finlandia, domena FI, je jeździ się po prawej stronie. Oczywiście niebieski pasek jak zawsze, białe linie zazwyczaj, bo na środku może też być żółta ciągła, ale przerywane białe. Takie coś też można w Norwegii spotkać. Dalej bollardy, które już omówiłem wcześniej. Snowpowl tak zwane, czyli te tyczki wbijane w ziemię jakby śnieg po prostu zasypał, to bardzo podobne są yy, w, tak naprawdę w tych trzech krajach skandynawskich, czyli w Norwegii, w Szwecji, w Finlandii. Yy, ulice się kończą na Tie, tylko tam się tak kończą, tylko w Finlandii. Znaki wypełnione, yy, no może nie wypełnione, ale z rutnym tłem są charakterystyczne dla Szwecji, Finlandii i Islandii. Najłatwiej pomylić Finlandię i Szwecję. Islandia wygląda jednak trochę inaczej. 5 pasów na znaku. Norwegia ma 4 lub 5, Szwecja ma 4. Zawsze. Znaki charakterystyczne, które prowadzą do miejscowości mają taką trójkątną strzałkę tylko tam, więc nie pomylcie. Z innymi strzałkami. Jeśli chodzi o szewrony to taka żółta pomarańczowa strzałka na czarnym tle. To jest ogólnie Norwegia i Finlandia, bo Szwecja ma tło niebieskie. Takie pasy jak w Estonii, pod znakami, czasami się zdarzają. Ogólnie dużo lasów, jezior, architektura taka. S-market i K-market to są też takie charakterystyczne sieci sklepów dla Finlandii. I shitcam, który się zdarza dość często, to też dobry znak. Jak, jak zastanawiacie się czy to jest Finlandia i macie takie coś, to klikajcie w Finlandię po prostu. I teraz Francja. Domena.fr Jestem w ogóle ciekawy, ile razy już dzisiaj powiedziałem, powiedziałem słowo charakterystyczne, ale dobra, yy, dalej. Zazwyczaj blachy okay, białe, pasek albo jeden po lewej stronie, niebieski, albo dwa, bo mogą być też po lewej i po prawej. Rue to jest ulica po francusku. bollard okrągły z taką czarną, ech, czarną, czerwoną lub srebrną taśmą dookoła. To jest tylko Francja, takie coś. To jest taki rzadszy bollard parę razy go może widziałem Leather Pole czyli taki słup, to nie są dziury na wylot coś w stylu gofra tak bym to opisał naj, yy, najłatwiej to też się nazywa Waffle pole zresztą od gofra yy, taki słup to jest Francja i Hiszpanii jeśli mówimy o Europie niebieskie te naklejki czy cokolwiek to jest to bardzo dobry clue jak myślicie o Francji to klikajcie we Francji jak macie takie coś Drogi D. Jakby tych numerów jest bardzo dużo i nie polecam tego szukać, bo to jest taki syf na tej mapie Francji, jak szukacie tych dróg, po prostu strata czasu. Nie ma sensu. To nie jest w żaden sposób dobrze poukładane. Szewrony biało, niebieskie pięć pasów na znaku. Czasami linie po bokach. Takie. Pasy, czy cokolwiek to jest, też się czasami we Francji zdarzają, ale nie zwracam na to uwagi jakoś specjalnie. Jeśli chodzi o architekturę, to takie jasne budynki bardzo czy z kamieni są też częste we Francji i to w sumie tyle. Lecimy dalej: Niemcy, domena.de, zazwyczaj niebieskie auto z anteną lub bez. Reflektor z jednej strony jest prostokątny, biały lub pomarańczowy, z drugiej strony są takie półka. Białe lub pomarańczowe też. Zazwyczaj trochę wszystko jest białe, ale może być też pomarańczowe, nie zdziwcie się, się. Takie coś. Taka biała naklejka to często jest w Niemczech, ale jakoś nigdy na to nie zwracam uwagi, szczerze mówiąc. E, tak wyglądają znaki, jak się wjeżdża do jakiegoś miasta. I tylko w Niemczech takie są. Pięć pasów, pasek w spodniach na, na znaku. Język niemiecki urzędowy oczywiście. E, sporo wiatraków, raczej na północy, jak są wiatraki. I to w sumie tyle. Gibraltar tylko wspomnę, bo jest rzadki. Domena gi I teraz najważniejsze, jak rozpoznać Gibraltar. Mówi się tam po angielsku i jeśli chodzi o kraje, w jakich mówisz po angielsku w Europie, to Wielka Brytania, Irlandia i Malta. I we wszystkich tych krajach się jeździ po lewej, a w Gibraltarze po prawej. Więc to jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać. Ta góra jest bardzo często widoczna. Też blachy są żółte, trochę tak jak w Wielkiej Brytanii, tylko tam jest żółta blacha z tyłu, z przodu jest biała i też co jest ważne, tutaj jest niebieski pasek, w Wielkiej Brytanii by tego nie było. I to w sumie najważniejsze rzeczy. Dalej mamy Grecję, domena GR, blachy białe, żółte, z paskiem lub bez, tu akurat różnie, ale grekę dość łatwo rozpoznać przez różne specyficzne litery, takie jak ten trójkąt, takie jak to takie... Fajne E, którego nie mogę tu znać, ale na no ogólnie dużo jest liter, po których można rozpoznać grekę. Eee, na słupach się nie skupią na razie. Linie zazwyczaj białe na środku, lecz zdarzają się żółte. Reflektory na bolardach, takie prawie że kwadratowe białe i takie czerwone pomarańczowe. Biała strzałka na czarnym tle Chevron. Znaki niektóre wypełnione na żółto, zamiast na biało, tak jak to robi większość krajów y, europejskich, no Polska też na przykład na żółto wypełnia często Znaki często też pisane w dwóch językach zazwyczaj Jest greka i jest nie greka Tak wyglądają znaki jak się wjeżdża do jakiejś miejscowości Znak z przejściem dla pieszych jest, no y, ma takie dwa pasy przerywane, poziome Yy, dużo białych takich budynków, ogólnie sporo też gór. Yy, część zdjęć robiona w zimie, większość w sumie i to tyle. Węgry, domena HU. Zazwyczaj blachy białe, jednak zdarzają się żółte na taksówkach. Pasek oczywiście jest zawsze niebieski. Wspominałem już o tym, że z jednej strony jest reflektor biały, z drugiej jest taki czerwony. I tutaj Holy Pole, czyli ten taki słup z dziurami. Ogólnie jeśli chodzi o kraje, jakie używają takich Holy Poli w Europie, to Polska, Węgry i Rumunia. Tylko że w Polsce te dziury nie dochodzą do samej ziemi, a w Rumunii i na Węgrzech dochodzą. Szewron ciekawy, bo biała szuka na czerwonym tle, nie tak jak to robi większość krajów europejskich odwrotnie. Bardzo dużo akcentów, czyli tych. to są chyba akcenty. tych takich kresek nad literami. Udca to jest ulica po węgiersku. Bardzo często widać przy jakichś domach. Tak wyglądają znaki z numerami dróg. Często widoczne. Fajna meta to są też śrubki na znakach. Są takie dwie na górze, dwie na dole. Na wielu znakach to jest. I można tak fajnie rozpoznać węgry. Yy, tutaj jakieś typowe znaki. Yy, to pominę. Flag antena też się zdarza. I tu dość często w sumie. Część zdjęć robiona w zimie. Yy, drogi rowerowe z żółtymi pasami, to jest też ciekawe. No i to tyle jeśli chodzi o Węgry. Islandia, domena IS. Nowe zdjęcia z, y, zostały zrobione przez pick-upa białego lub czerwonego. Stare mają po prostu długą antenę i białe auto. Yy, nie ma paska niebieskiego na blachach, ale litery są niebieskie. Czasami to widać, to się przebija przez blur. Wyjątkowy bollard, bo żółty, taki trochę wklęsły, ścięty od góry i taki biały, czy szary reflektor na górze. Góry są bardzo charakterystyczne dla Islandii, podobne są na Wyspach Owczych, ale no nie ma takiej ilości fiordów w Islandii jak na Wyspach Owczych, o czym już mówiłem. Tak wyglądają znaki do różnych miejscowości prowadzące, często numer drogi właśnie w takim białym kwadracie, kwadracie, prostokącie. Znak z przejściem dla pieszych, ten trójkąt jest wypełniony na żółto, są cztery pasy. Często też są linie przerywane długie po bokach, szewrony czerwono-żółte i znaki ogólnie wypełnione na żółto są częste, tak jak też w Szwecji czy w Finlandii. Irlandia, domena IE. I teraz tak, różnice, jak odróżnić właśnie Irlandię od Wielkiej Brytanii, no to to, że wszystkie blachy są białe i jest niebieski pasek, bo w Wielkiej Brytanii z tyłu blacha jest żółta, z przodu jest biała, ani ta, ani ta nie ma paska. To jest jeszcze Diamond Signs, czyli takie znaki właśnie w tym kształcie, takie rąby czy kwadraty, po prostu postawione na wierzchołku. Nie ma czegoś takiego w Wielkiej Brytanii, a w Irlandii takie znaki są częste. Chevrony są takie właśnie pomarańczowo-czarne, a w Wielkiej Brytanii są czarno-białe. Zamiast tego pomarańczowego jest po prostu biały. Jest napis Yield na znakach gdzie trzeba usunąć pić pierwszeństwa w Wielkiej Brytanii jest giveaway Taki bolard charakterystyczny i jedno z moich ulubionych met w grze, czyli bramy bo w Wielkiej Brytanii te narożniki byłyby pod kątem prostym no a w Irlandii są zaokrąglone i to działa praktycznie zawsze są też podobieństwa oczywiście tu i tu się mówi po angielsku, jeździ się po lewej stronie są takie wąskie dróżki pomiędzy jakimiś yy, nie wiem, polami i innymi takimi. Eee, I to w sumie tyle. Szybko o wyspie Man, bo trafia się rzadko. Ale można rozpoznać po tym, że jest czerwony pasek po lewej stronie. pod blachy białe, z tyłu żółte, tak jak w Wielkiej Brytanii. Tylko no, w Wielka Brytanii nie ma paska. Eee, często kamera drugiej generacji, czyli jest okrągły blur na dole i na górze. Tutaj to widać. Tu jest taki okrągły i tu jest taki okrągły bór. Język angielski, jedziemy po lewej, taki krajobraz, krawężniki czarno-białe, architektura taka podobna jak w Irlandii, czy w Wielkiej Brytanii. Dalej mamy Włochy, domena IT. Zawsze blachy włoskie wyglądają tak, że z tyłu jest normalnej długości blacha, taka jak w większości europejskich, po dwóch stronach jest niebieski pasek, a z przodu jest krótsza, też z dwoma niebieskimi paskami. Jak widzicie takie coś, to od razu wiadomo, że to są Włochy, chyba że ktoś sobie przyjechał z Włoch po prostu. Bolard wygląda podobnie do tych w innych krajach, takiego na przykład na Węgrzech czy powiedzmy w Grecji, tylko brakuje białej góry. I taki bolard to Włochy, San Marino i Albania. Tylko tam często na drogach jakieś są białe ciągłe linie po bokach. Język wiadomo włoski, architektura taka, nie będę tutaj opowiadać mnie za bardzo. Barierki to mogę pominąć. Też malują na czarno znaki, takie jak Albania czasami. Znaki wyglądają tak, taka dość charakterystyczna, charakterystyczna czcionka: drogi SS, SR, SP. biała strzałka na czarnym tle chevron, Via to jest ulica po włosku. Jak widzicie, takie coś to wiadomo, że włoski. Pięć pasów to znaku, nie ma paska w spodniach. Takie coś jest też często spotykane. W sensie ten znak konkretnie. I to tyle. Teraz Łotwa, domena LV, niebieski pasek po lewej. Bolardy, jak już wcześniej wspominałem, wklęsłe. Z jednej strony jest reflektor, z drugiej są y, dwie takie kropki, dwa kółka. Często na słupach są haczyki i można właśnie łatwo rozpoznać Łotwę po takich haczykach. Lewron czerwony na białym. O tym już mówiłem, że znaki z numerami dróg są równoległe do drogi w łotwie. O tym też wspominałem, że obwódka czerwona jest grubsza w Łotwie niż w Litwie czy Estonii. Pięć pasów i te pasy są dłuższe niż na innych znakach. Też nogi tego ludzika są dłuższe niż zazwyczaj. 5 okien na znaku z no, na znaku przystanku autobusowego, ale nigdy na to nie zwróciłem uwagi, tak szczerze. Jela to jest ulica po łotewsku. Tak wyglądają znaki te prowadzące do miast I jest to strzałka, o której mówiłem, że tu nie ma kątu prostego, tylko jest taki ostry Dalej mamy kraj niedawno dodany do gry, czyli Liechtenstein Domena LI yy, Blachy czarne z białym tekstem I z tą tarczą po lewej stronie Ogólnie z to widać, że Boki, jakby auta są bardziej oddalone od siebie niż w innych krajach. Mówię tu o bluże. Też jeśli chodzi o Europę, to w Szwajcarii i w Liechtensteinie jest właśnie Lowcam. Bolardy takie jak w Szwajcarii, okrągłe, zazwyczaj okrągłe z białym reflektorem. E, tak wyglądają znaki. Taki charakterystyczny znak z przesień dla pieszych, taki sam jest w Szwajcarii. E... Tak jak w Szwajcarii jest często wokół znaków taka obwódka metalowa. No i architektura tego właśnie typu. O Litwie już trochę wspominałem. Doma na LT, niebieski pasek, bolardy, biały reflektor z jednej strony, z drugiej taki pomarańczowy czerwony. Bardziej pomarańczowy, ale ja się nie znam. Często takie białe izolatory na słupach są widoczne, ale mogą też być takie ciemniejsze. I często też słupy są wspierane przez dodatkowy, taki przechylony słup betonowy. Szewrony mają e, taką obwódkę jeszcze czerwoną czerwoną strzałkę na białym tle. O tym już mówiłem że pod kątem 45 stopni są numery dróg. E, ta obwódka, o której też już wspominałem, jest taka wąska, i jeszcze na zewnątrz niej jest obwódka taka biała, srebrna. E, trzy pasy, bez takich detali jak w Estonii. Jakieś unikalne litery. Ulice generalnie oznaczają g. Kropka. Strzałka, tak jak w Estonii, o tym już mówiłem. Eee, no właśnie. I to tyle w sumie. Luksemburg, domena LU, blachy żółte, niebieski pasek, B czyli no takie jak, jakie zaborowane, tak jak w Holandii. I co jest ważne, bolardy takie jak w Niemczech. Z jednej strony są te kółka, z drugiej jest reflektor, ale w Niemczech ten reflektor jest przyczepiony na dwie śrubki, a tutaj w Luksemburgu na trzy, na środku jest jeszcze jedno. Czerwony, żółty na czarnym, tak też można odróżnić yy, od Niemiec, jakbyście nie byli pewni. Luksemburg, yy... język, no różnie tak naprawdę. Może być francuski, może być niemiecki, a może być po prostu Luksemburg, co nie. Yy... Język z Luksemburgu. Często, tak jak w Danii, są te znaki otoczone tak, taką metalową rurką. Chevrony mówiłem. Rue, czyli ulica, tak jak we Francji czy w Belgii. Pięć pasów, pasek w spodniach, tak jak w Niemczech. Malta, domena MT, jeździ się po lewej stronie. Blachy są no takie jak w Europie. Jest pasek, czasami są kwadratowe, znaczy powiedzmy, że prawie kwadratowe. Murki, bardzo często są murki, dość takich jasnych kamieni przy drogach i ogólnie po architekturze i po murkach już można poznać, czy to jest Malta, bo budynki też są takie jasne. E, triku, czy jakkolwiek się to czyta? E, trik, nie, nie wiem. Jak ktoś wie, to możecie napisać. To jest w każdym razie ulica. Żółte podwójne linie na zewnątrz drogi też się zdarzają, ale jakoś na to nie zwracamy szczególnie uwagi. No samo to, sama architektura i to, że się jeździ po lewej stronie, jest już, no można już być prawie pewnym, że to jest Malta wtedy. Monaco, domena MC, jeździ się po prawej stronie. Często jest widoczny port, który nie wiem, czy gdzieś, o, tu jest na zdjęciu pokazany ten port i te góry. Blachy trochę krótsze niż zwykłe. Nie ma paska, ale są niebieskie litery. Przebija się to przez blur. Dużo palm, motorów, i tu nie bardzo coś więcej jest. To jest taki typowy, typowa lokacja w porcie, ale nie musi być port. Można dostać po prostu samochód gdzieś na jakiejś drodze. Czarnogóra, domena ME. Jest po lewej stronie pasek, i na środku, znaczy prawie na środku, trochę bardziej z lewej strony. Przebija się przez biur takie czerwone coś, i to zazwyczaj to widać. Kubek podobny do tego w Słowenii czy w Austrii. Szewrony albo czarne na białym, albo czerwone na takim właśnie żółtym, zielonym. Często są zardzewiałe barierki przy drogach, lecz nie zawsze, co widać tutaj. No i rifty, które nie, są, nie zawsze są obecne, ale jak są, to albo Al Albania, albo Czarnogóra, właśnie. Teraz Holandia czy Niderlandy. Domena NL, blachy żółte, po lewej jest ten pasek. Yy, ciekawie wygląda bolad. Troszkę podobny do australijskiego, jeśli ktoś widział to wie. Yy, cały biały ogólnie i czerwony reflektor. Taki wąski. Ogólnie Holandia jest bardzo płaskim krajem i jest mało słupów przy drogach, ale jest dużo takich właśnie tych metalowych konstrukcji, podtrzymujących te linie wysokiego napięcia. Często woda płynie też przy drogach, drzewa też rosną przy drogach. Takie pasy przy przejściach dla pieszych to jest coś no, często spotykanego na pewno. Przerywane linie się zdarzają po bokach, drogi rowerowe, tak jak w Belgii. I takie ułożenie kostki jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla Holandii. Używam tego bardzo często przy rozpoznawaniu właśnie Holandii. Te pasy, o których mówiłem przy przejściach. Na niebieskich takich znakach mają miasta czy ulice, i właśnie często ulice kończą się na strat przez 2a. Co jest też ciekawe, to to, że często jak znaki mają jakąś, nie wiem, czerwoną czy niebieską obwódkę, na przykład, mogą być też inne kolory, to, to jest jeszcze widoczne z tyłu, i to jest chyba jedyny kraj, w którym coś takiego jest. Też biało-czerwone takie poziome pasy na jakichś skrzyżowaniach, są widoczne wiatraki, nie aż takie częste, w sensie takie nie, ale te już tak, te już częstsze i to w sumie tyle Macedonia Północna, domena MK czasami jest niebieski pasek, nie zawsze i tutaj tak jak w Czarnogórze przebija się przez blur coś czerwonego bollard, albo taki, z czerwonym reflektorem, płaski, znaczy może nie do końca płaski, ale no w tym kształcie, albo okrągły i chyba tego typu bollard jest tylko w Macedonii, jeśli mówimy też o czerwo z czerwonym reflektorem. Znaki dwujęzyczne. Co yy, tu więcej z ważniejszych rzeczy? Znaki z żółtym tłem i takie litery, mogę powiedzieć wydłużone, są charakterystyczne dla Macedonii. Norwegia. Domena NO jeździ się po prawej stronie. Trochę już o niej wspomniałem dzisiaj. Jest sporo dość jeziorek. Góry też ciekawie wyglądają. Architektura taka kolorowa, bym powiedział. Często okna otoczone jakimiś takimi białymi obwódkami. Blachy albo białe z niebieskim paskiem, albo w tym właśnie kolorze. Takie zielonkawe, niebieskawe. No, jak mówiłem, nie chcę zostać zbyzywany za odróżnianie kolorów w komentarzach. Często na drogach są zewnętrzne linie przerywane i te pasy są długie. W Szwecji są krótkie, tu są długie, tak można rozróżnić. I zdarza się tak jak w Finlandii żółta linia na środku. Też jest to O przekreślone, tak jak w Danii na przykład, ale są też inne charakterystyczne litery, jak A z kropką. Bollardy mówiłem, to jest w całej Skandynawii. Cztery pasy. Zdarza się też 5 na tym znaku. Te znaki są. No, jak widzicie takie znaki, to to jest na pewno Norwegia. Yy, albo prawie na pewno. Bo chodzi o to, że jeszcze jak jest ta strzałka, to tutaj są takie czarne trójkąty dwa. I z takim czymś to jest chyba. Chociaż nie, w Islandii chyba też się zdarza i na Wyspach Owczych, ale zazwyczaj to jest właśnie Norwegia. Te znaki M. To są w całej Skandynawii. Jednak to M się trochę różni, nie będę wchodził w szczegóły chyba. Dalej. Różnie się kończą te ulice. Może być na gata, gate, wejen, różnie. Znaki nie mają żółtego tła. Tak jak w Szwecji czy w Finlandii. Tutaj mają białe po prostu. Szewrony żółta, strzałka na czarnym tle. Czyli tak jak w Finlandii, bo Szwecja ma na niebieskim tle. I to tyle. I mamy Polskę. Domena.pl Białe blachy, po lewej jest pasek. Bolard charakterystyczny, bo jest czerwony tutaj pasek zamiast czarnego, tak jak jest w większości krajów. Z jednej strony reflektor biały, z drugiej czerwony. Holy pole, czyli te dziurawe słupy. I dziury nie dochodzą do ziemi, bo na Węgrzech i w Rumunii dochodzą do ziemi, w Polsce nie. Białe linie, oczywiście. To są takie typowe polskie znaki, nigdzie indziej takich nie ma, z taką cienką, bardzo cienką wódką, czerwoną wódką. Ten znak z dla pieszych wiadomo wygląda w ten sposób, ale myślę, że nie muszę tego za bardzo tłumaczyć, bo wiecie to doskonale. Czerwono strzałko na białym tle Chevron, jakieś takie polskie litery, często drzewa przy drogach, takich wąskich. chodnik. kształt tej kostki, taka typowa polska kostka, bym powiedział. Dużo krzyży przy drogach, i to tyle. Portugalia, domena PT, oczywiście jeździ się po prawej stronie język portugalski. Blachy zazwyczaj mają niebieski pasek po lewej, i po prawej żółty, nie zawsze ten żółty jest, ale zazwyczaj. Jak rozróżnić portugalski od hiszpańskiego? No, na przykład właśnie przez litery z taką falką nad nią, nad literą, albo ogonek nad, pod C, RUA, czyli w portugalskim ulica nie mylić z ruły, tak jak w, e, we Francji na przykład słup jest ciekawy Pokaż, pokazałbym to um, może się od niego trochę odsunę jest podobny do tego w Brazylii, jeśli ktoś kojarzy są te dziury, jednak nie na wylot i co jest ważne, w tych dziurach są takie mniejsze dziury i one już na wylot przechodzą i taki słup to jest tylko w Portugalii e, ale wracając Bolard dość rzadko w sumie spotykany, ale jak jest, no to często jest biały reflektor, albo taki prostokątny, albo taki bardziej kwadratowy. I jakieś typowe znaki przy drogach. Rewron, żółty na czarnym. pięć pasów pasek w spodniach. Ważniejsza rzecz to architektura. Takie typowe domy. I tyle. Dalej mamy Rumunię. domena na RO. Jeździ się oczywiście po prawej. Po lewej stronie na blachach niebieski pasek. Jakieś typowe rumuńskie litery. I te słupy, o których mówiłem. Dziurawe. Dziury dochodzą do samej ziemi. Czasami słupy malowane od dołu na biało. Więc jak nie wiecie, czy Węgry, czy Rumunia. I widzicie taki słup, to na pewno Rumunia. Jeśli nie jest malowany, to wciąż może być Rumunia. Trzeba patrzeć po prostu na inne rzeczy wtedy. Pięć pasów. I nie ma paska w spodniach. Na Węgrzech był pasek w spodniach, więc na przykład tak można to rozróżniać. Takie... Ciekawe bolardy kamienne, których nie ma za bardzo nigdzie indziej. Tu też jest numer drogi z boku. Eee, o tym już mówiłem, że w Rumunii troszkę szersze pas niż w Bułgarii, ale sam tego nie za bardzo używam. Jakieś typowe znaki. Eee, w Rumunii właśnie prowadzące do miast, albo jak się wjeżdża do miasta, często malowane na czarno od tyłu różne znaki, szewron, czerwono tle. Bolard nie tak często spotykany, ale jest czerwony reflektor. Troszkę szerszy niż ten w Holand, Holandii. Bo cały bollard ogólnie jest biały. Ten znak ustąp pierwszeństwa ma bardzo szeroką tą czerwoną obwódkę. To jest też dobra wskazówka. No i z ważniejsza rzecz to chyba tyle. Rosja, domena RU. Oczywiście używa się tu cyrylicy. Nie ma niebieskiego paska, bo Rosja nie jest w Unii. Białe blachy, e, bolardy różne, tak jak tu widzicie. Ten jest trochę podobny do tego w Słowenii, Czarnogórze czy na przykład w Austrii. Tylko różnica jest taka, że jest cienki bardzo i ta czapka czarna, że tak to nazwę, jest niżej. Można powiedzieć, że nawet przecina ten reflektor, bo normalnie w takiej na przykład w Słowenii tu jeszcze by było białe między reflektorem a tą, tą czarną czapką. Bardzo szerokie skrzyżowania. Większość znaków malowana od dołu na czarno. Trzy pasy na znaku. Bardzo często jest jeszcze ta odblaskowa obramówka. Żółto-białe przejście dla pieszych. Barierki biało-czarne też często. Bardzo często też długa antena. Może być krótsza, ale no, w porównaniu z innymi krajami to i tak dość długa. Tu yy. jakaś architektura, ale to nie będę w to może wchodził, bo też regiony można dzięki temu roz rozpoznawać. San Marino domena SM ogólnie bardzo podobne do Włoch, tylko są góry. Prawie w całym San Marino. Bolard tutaj jest widoczny, ale myślę, że będzie pokazany też gdzieś niżej. Po blachach można rozróżnić, bo nie ma niebieskiego paska, tylko jest tutaj czerwone coś widoczne i ogólnie cała blacha. Na wydaje się niebieska. Via, tak jak we Włoszech, to jest ulica. Znaki też takie jak we Włoszech. Bolard też tak jak we Włoszech, te znaki też. Um, ale Często jest kamera drugiej generacji, nie wiem czy to gdzieś jest tu wspomniane, to też jest Chevron taki żółto-czerwony e, Nie ma tu wspomniane nic o tej kamerze, ale ja powiem y, Kamera drugiej generacji to po prostu ta, już mówiłem wcześniej, która ma okrągły blur na dole i okrągły blur na niebie y, I no częściej zdarza się, się tam niż we Włoszech, więc jak zastanawiacie się czy klikać San Marino czy Włochy, macie kamerę drugiej generacji To ja zazwyczaj klikam San Marino i to często właśnie oddaję Serbia, domena RS, bolardy różne, trochę podobne do tych rosyjskich, ale na przykład ten, jak pamiętacie, rosyjski ma tu czapkę niżej, a serbski ma reflektor akurat przesunięty w lewo. Chevron, czarne na białym tle, strzałka, blachy zazwyczaj białe z niebieskim paskiem, ale mogą być też zielone. cyrlica i co dalej, często nie ma anteny auto i to w sumie jest tyle. Teraz mamy Słowację, domena SK. Podobny kraj do Czech, ale o tym wszystkim już chyba wspominałem, jak mówiłem o Czechach, więc sobie zjadę niżej. Eee, szewrony, tutaj te szlaki. Eee, flag antena i teraz różnice, bo o tym nie mówiłem. Tak wyglądają znaki. Trochę inne niż w Czechach. Strzałka jest zupełnie inna, bo w Czechach była taka prawie że trójkątna ta strzałka. Eee, nie będę może opowiadać, o co chodzi z tymi znakami, po prostu się napatrzcie, jak wygląda czcionka i wszystko. Jest ulica, są te numery domów, o których już mówiłem, że Czechy by nie miały tego białego tła, tylko na przykład czerwone i białe cyfry, a tutaj jest odwrotnie. Znak z dla pieszych, albo 5 pasów i pasek w spodniach, albo 5 pasów i te zewnętrzne pasy są tak bardziej oddalone od brzegów trójkąta. Eee, szerokie cyfry bardzo takie pogrubiona czcionka takie znaki przy drogach też są charakterystyczne dla Słowacji yy, architektura tu mamy o czerwone auto które się zdarza w Słowacji i taki bolard czasami jest yy, bo to jest nowszy bolard ale i tak zazwyczaj jest spotykany ten wyżej yy, pokażę go jeszcze raz ten Dwa takie prostokąciki czerwone i z tyłu Po prostu z drugiej strony, takie białe Słowenia, domena SI Górzysty kraj, przynajmniej częściowo Dużo randomowych lasów I to jest trochę denerwujące Tu jakieś litery, typowe dla Słowenii Bollard, taki jak w Austrii Znaki, takie jak w Chorwacji Więc jeśli macie taki mix, że macie taki bollard i takie znaki to na pewno jest Słowenia. Chevron, czerwony na białym, najczęstszy w Europie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pięć pasów na znaku, bez paska w spodniach. Ulica jest. Znaki, takie, e, znaczy znaki, numery domów. Często wyglądają właśnie w ten sposób. E, I to tyle z ważniejszych rzeczy, bo o barierkach nie będę opowiadał. Dalej mamy Hiszpanię. Domena ES, jeździ się po prawej. Niebieski pasek po lewej stronie blachy. Bolard. Taki żółty reflektor i z tyłu takie dwie białe kropki. E, słup, ladder pole czy waffle pole, jak kto woli. E, tak jak we Francji. Dziury są, ale nie na wylot. Po prostu e, drogi. Bardzo dużo dróg ma dwie litery na początku, potem jest jakaś liczba. Albo jakieś na przykład n. Ogólnie tak wyglądają znaki, po prostu informując o tych drogach. Osiem pasów na przejściu dla pieszych, tak jak w Andorze, i chyba tylko te dwa kraje mają taki znak. Stop. Bardzo małe litery. I... No nie wiem, taki charakterystyczny jest po prostu. I ta obwódka czerwona na znakach. Bardzo szeroka i po samej tej obwódce można rozpoznać Hiszpanię. Szewrony albo niebiesko-białe, albo czarno-białe, i co jest ważne, są parzyste. Czyli nie ma pojedynczych strzałek, tylko albo są podwójne, albo są poczwórne. Tak wyglądają te znaki. Czasami linie przerywane, kaje, czyli to przez 2L, e, to jest ulica po prostu, po hiszpańsku czasami jest carer, też, też przez 2R wtedy, e, Z antena, auto, różnie, nie będę w to wchodził, tyle, jeśli chodzi o Hiszpanię. Specja, domena SE, blachy białe, zazwyczaj na taksówkach są żółte, no ale większość blach właśnie przez to jest biała. Po bokach krótkie linie, tak jak w Estonii się zdarza. W Norwegii są długie. Tak z trzy razy dłuższe bym powiedział. O Bolardach już mówiłem, Snowpole już o tym mówiłem. Cztery pasy, zawsze cztery pasy na tym przejściu. Takie znaki z taką czcionką i ogólnie te kolory. No nie wiem, musicie się napatrzeć, nie wiem jak to opisać. Żółte tło na znakach, tak jak w Finlandii czy w Islandii. Żółto-niebieskie szewrony. Norwegia i Finlandia, jak już mówiłem, mają czarno-żółte. To M jest trochę inne, bo ten, jakby ta środkowa część się kończy wyżej niż w takiej na przykład Norwegii. Yy, takie pasy pod znakami. Często ulica się yy, kończy na Gatan, i to jest wtedy tylko i wyłącznie Szwecja. Architektura taka typowa, skandynawska. Yy. Czerwone auto się zdarza jeśli chodzi o Skandynawię, to tylko w Szwecji. Szwecja, domena cecha. Lowcam, tak jak w Liechtensteinie. Jedyne dwa kraje, jak już mówiłem, które mają lowcam w Europie. Blachy mogą być długie, mogą być krótkie, mogą być takie wyższe. Bolardy albo takie bardziej płaskie, albo takie okrągłe, jak też w Liechtensteinie. Często metalowa taka obwódka wokół znaków. Te, to przejście dla pieszych, ten znak, taki sam jak w Liechtensteinie. Czasami przerywane żółte linie na drogach, żółte przejścia dla pieszych. E, Chevron, białe na czarnym. E, I to tyle z ważniejszych rzeczy, tylko jeszcze może powiem, że tak można rozróżnić Liechtenstein od Szwajcarii, chociaż nie zawsze to jest widoczne, że blachy w Szwajcarii są białe, a w Liechtensteinie czarne. Turcja, domena TR, ruch prawostronny, niebieski pasek po lewej. Język wygląda no, charakterystycznie. Użyję tego słowa znowu. Czerwony reflektor, szeroki dość, na białym polardzie. Zazwyczaj białe linie, czasami żółte, ale no mówię, zazwyczaj białe. Drogi wyglądają zazwyczaj w ten sposób. No to jest no, na pewno inne niż w pozostałych krajach europejskich, czy w ogóle wszystkich. Szewrony, czerwony na białym taki znak jest często spotykany w Turcji. Tak wyglądają znaki kierujące do miast. Tu jakiś snowball. Jest znak stopu, gdzie jest napisane dur to jest tylko Turcja. Takie znaki, co wyglądają trochę jak metalowa taka drabina, to się zwęża u góry to jest też tylko Turcja. Najnowsze zdjęcia są robione przez pick-upa. Może być czarny, może być inny. Czasami jest zablurowany cały, czasami nie. To też trzeba mieć na uwadze. Jakieś meczety. Kostka taka jak w Polsce, Ukraina. Domena UA: blachy wyglądają tak. Czasami te kolorki po lewej widać, nie zawsze. Czerwone auto, najczęstsze tak naprawdę ze wszystkich aut w Ukrainie. Może być też czarne, białe, szare, ale czerwone jest najczęstsze. Drogi ogólnie bardzo słabej jakości. Ukraina też bardzo lubi malować różne słupki, barierki, czy wszystko. Na kolory swojej flagi Tu jakieś litery typowe dla Ukrainy, w tej cyrylicy eee, Ogólnie krajobraz, taki szewron, Biała strzałka na czerwonym tle, czy taki znak z dla pieszych To tak jak w Rosji, no nie różnią się niczym eee, Zabudowa, no i vibe, tak jak tu jest napisane Tylko Rosja z reguły ma lepsze drogi niż Ukraina, to jest ważne i ostatni kraj, zanim przejdę do gry, to jest Wielka Brytania, o której już trochę wspomniałem. Domena UK, jeździ się po lewej stronie. Czasami jest widoczny niebieski pasek na blachach, jednak zazwyczaj blachy go po prostu nie mają. Z tyłu jest żółta, z przodu jest biała. Tak, ruch lewostronny, czasami żółte podwójne linie po bokach. Takie reflektory też w środku drogi się zdarzają. Taki bollard, którego w Irlandii nie spotkacie. E, Chevron, biała strzałka na czarnym tle. To jest Wielka Brytania, jakby było żółta, czy tam pomarańczowa, to wtedy Irlandia. Trójkątne znaki, które są częste w Wielkiej Brytanii, a w Irlandii nie ma, bo, albo są bardzo rzadko, bo w Irlandii, jak mówiłem wcześniej, są te tak zwane Diamond Signs. Tak wyglądają znaki kierujące do miast, giveaway, o tym już mówiłem, w Irlandii nie ma giveaway, napisał, nie napisał, tylko jest yield. E, jakieś takie żółte naklejki. E, są ważne, bo w Wielkiej Brytanii są, a w Irlandii nie ma. Chociaż szczerze mówiąc, nie używałem tego. Yy, bramy, o tym już mówiłem, że w Irlandii ten narożnik jest zaokrąglony, a w Wielkiej Brytanii jest pod kątem prostym. Taki krajobraz, taka architektura. Znaczy, jeśli jest taka czerwona cegła, to raczej jest to południe. Yy, jeśli te cegły są takie bardziej białe, czy coś, ogólnie budynki takie bardziej białe, to prędzej jakaś Szkocja. I to tyle, więc można przejść teraz do gry. No dobra, to zacznijmy. Pierwsza lokacja. Widać, jest niebieski pasek na blaszce. E, to jest ta czcionka e, ze Słowacji, o ile się nie mylę, więc kliknę. Tak jest. E, tu chyba jedynie po vibe będę zgadywał, był niebieski pasek. Czy są zbiorniki na wodę, na dachach? Coś widzę. Czyli raczej bym klikał jakieś takie okolice Grecji może. Okej, okay, Bułgaria też ma sens. Nie było języka nigdzie, więc to była cięższa runda. Tu mamy Unię. Ale też za bardzo infa nie ma. Eee... Nie wiem co tu powinienem kliknąć tak naprawdę. Mogę kliknąć w Polskę. Okej, okay. eee, takie cegły. Wąskie uliczki. Mówiłem o tym. To jest Malta. Akurat ciężko tutaj stwierdzić po której stronie jedziemy, ale no, zaufajcie, po lewej Tu jest Ruła, czyli portugalski, znak też portugalski Jest żółty pasek tutaj trochę widoczny po prawej stronie, więc tak, Portugalia A Tutaj słup z Portugalii tylko średnio widać, o tutaj są te dziury na wylot pokazane Więc kliknę sobie tutaj już gdziekolwiek Dalej, mamy niską kamerę, ewidentnie blur jest szerszy. Żółte przejście dla pieszych. Ta metalowa obramówka, tak jak w Szwajcarii czy właśnie w Liechtensteinie. Blacha się wydaje biała, więc raczej klikam w Szwajcarię. Tak jest. Zima. Lag antenach chyba, chociaż nie jestem pewien. To jest białe, to jest z Bolartrup. Nie. Myślę tu jakieś Bułgarii. Ale może Węgry? Nie widzę, czy są śrubki tutaj na znaku. Kliknę te węgry. Okej, okay, Bułgaria. Miałem to w głowie też. Yy... Nie zawsze będą dobre gesy. 5 yy... pasów. Tu nie bardzo jest jakieś info, jest tylko znak pomalowany na czarno od tyłu. Przez co... Przez co w sumie nie wiem, gdzie kliknąć. Kliknę węgry, bo... Nie miałem za bardzo pomysłu. Rumunia miała sens jak najbardziej. Tu jest Wielka Brytania, żółte blachy z tyłu, białe z przodu. Nie ma paska niebieskiego. Hmm. Krótkie linie po bokach. Te czerwono-białe, poziome pasy. Typowa Holandia. Te znaki też typowo z Holandii. Żółte blachy. E, jeszcze chciałem jak tył jakiegoś znaku, ale chyba nie ma tu nigdzie. O tu. Widać tą niebieską obramówkę od tyłu. O, tutaj mamy ten bolard z czerwonym reflektorem, czyli Węgry. Raczej bym tutaj klikał, albo nie, Chorwacja z tym znakiem żółtym. Bolard pasował i pod to, i pod to, tak naprawdę. Tu jest chyba wija, ale. Znaczy, zgaduję, bo jest niebieska obramówka tylko widoczna wokół tego znaku, i jest krótka blacha z przodu. Są dwa paski niebieskie, więc Włochy. Tutaj mamy słup chyba litewski z tymi białymi takimi izolatorami. Jest ta obramówka czerwona i jest bolard w tym kształcie, czyli to jest Litwa. Bo w Łotwie byłby wklęsły, a w Estonii okrągły ten bolard. Tu mamy cyrylicę, Dwujęzyczne znaki, więc co bym tu klikał? Pewnie bym tu klikał po prostu Bułgaria. Droga słaba. To te izolatory jakby litewskie. Czy to jest cyrylica to mnie zastanawia, bo. Klikałbym tu szczerze mówiąc jakąś Ukrainę. Ale te bałtyckie kraje też mają sens. to była Litwa. Trochę po tych izolatorach właśnie zgadłem. Mamy włoskie znaki, włoski stop. Kamera drugiej generacji, to jest okrągły blur. Więc pewnie zrobię tak, jak zazwyczaj robię, czyli jak widzę okrągły blur, to... No nie, dobra, w tym przypadku nie. Mamy takie góry, że to raczej nie będzie San Marino. Ale jak nie ma takich dużych gór, to klikam San Marino z drugą generacją kamery. Jest po prostu niebieski pasek na blachach. Tu jakaś jedna krótka żółta, ale to zignorujmy. Ta obramówka, gruba, czerwona obramówka, to jest Hiszpania. Kamera drugiej generacji. I coś więcej? Chyba nie bardzo coś tu jest z takich ważniejszych rzeczy. Właśnie słaba jakoś kamery. Kliknę sobie tak chyba pod Vibe, bo nie bardzo jest cokolwiek. Okej, okay, to tu mnie tłumaczy, czemu była druga generacja. Od razu ta czerwona obramówka, znak wypełniony na żółto, kojarzy mi się ze Szwecją najbardziej i Finlandią, i tu jest właśnie ulica kończąca się na TIE, czyli na pewno Finlandia. Ok, tutaj jest na żółto wypełniony. Mamy długą antenę i te góry, fiordy. To jest Islandia, po prostu. Tak ułożona kostka. Uwielbiam o tym mówić to jest Holandia. Przynajmniej zazwyczaj, bo trzeba też patrzeć na inne rzeczy. Ulice. No, nazwy ulic na takich niebieskich znakach z białą obramówką. To też się zgadza. Te pasy też się wszystko zgadza. Bardzo płasko jest. Te metalowe konstrukcje duże, trzymające właśnie te linie wysokiego napięcia, wszystko elegancko siedzi pod Holandię. E, teraz mamy e, tak, jest długa antena, białe auto, więc to by była Islandia po prostu, z tymi znakami też. Czarno-żółte pasy tutaj. Yy, kojarzą mi się to z różnymi krajami. Ale tak, nie mamy riftów, bo ja tu myślę. Okej, okay, jest syrylica, to nieważne. Yy, czy mamy antenę? Nie mamy anteny, przez co prawdopodobnie kliknę w Serbię. Okej, okay, to była Macedonia, ma sens. Czerwone auto, długa antena. Droga taka średnia, więc Ukraina bezsprzecznie. Tutaj mamy czerwone auto też. O, taka zima, ogólnie nie ma liści. z taką architekturą chyba bym klikał Bułgarię. Czerwone auto też tu pasuje, tak. Mm, tak, szlak. Ogólnie to wygląda jak Polska. Ale to tylko Wajmy się mogę kierować. Tak, to była Polska. Jedziemy po lewej, bo widać, że ten stop jest napisany pod ruch lewostronny. Mamy kamerę drugiej generacji. Przydały się jakieś blachy. Tu nam ktoś macha. Eee, trójkątne znaki. Czyli raczej Irlandię odrzucam. Pytanie tylko, czy Wyspa Man tu by mogło być. Nie wiem. Klikam Wielką Brytanię. I to była wyspomana akurat. Eee, teraz mamy Grekę. Więc nie, nie zastanawiam się i klikam. Ok. I mamy to prostopadłe do drogi. Ten numer drogi. I tutaj mamy... Y, Prostopadłe, równoległe mamy. I mamy też y, do tego bollard. A prost, y, równoległe były w, w Łotwie. Kamera drugiej generacji. I trochę nie wiem, co tu klikać. W sensie... No, widzę tu dużo możliwości, idę jedynie po vibe'ie. Włochy mają sens. Zagram jeszcze jeden raz. Ok, takie pasy. I czy mamy czerwone blachy? No widać, że jest trochę czerwony tekst, bo pomyślałem tu od razu o Belgii, jak zobaczyłem to. Ten znak też są kropki w słupach. To jest dość często spotykane w Belgii. Takie znaki. Wszystko pasuje. Dalej mamy francuski. I Bolar też jest francuski, taki okrągły. Jest niebieska naklejka na słupie, czyli na pewno to jest Francja. Eee, śmietniki metalowe. To wygląda trochę jak jakiś taki chorwacki czy coś tego typu. Ale czy to wygląda jak Chorwacja? Bardziej mi to wygląda na jakąś Bułgarię. Tylko nie pasuje mi to, że nie ma cyrylicy. Trochę nie wiem, co klikać. Jest serwo, by to miało sens? Nie mamy anteny, no. Spróbuję, Okej, okay, tak. UA, czyli Ukraina. Jest antena taka, no dość długa. Jednak nie najdłuższa możliwa. Auto akurat czerwone nie jest, ale nie musi być. Droga, akurat ta nie jest zła. Jest Chevron, taki jak w Wrocławiu czy w Ukrainie właśnie. E, zima. Zima. I, I nic więcej tu nie ma w sumie. Taka architektura. To była jakaś dziwna Francja. Włochy, okej, okay, dobra, to miało sens. I no co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak chcecie więcej takich poradników, to piszcie, lajkujcie. Zostawcie suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.